No chyba nie ma lepszego czasu, żeby zacząć robić dobro, niż Wielki Post. Najbliższych 40 dni robimy dobro. Kto jest ze mną? To zaczynamy. Zaczynamy tu i teraz, dokładnie gdzie jesteś w swoim życiu, czy w cieple, czy w zimie, czy w lecie, czy w wiośnie, czy mrozi, a w Polsce mrozi, wiem. Zaczynamy tu i teraz. Projekt Dobro. Zaczerpnęłam inspirację od pani, która na YouTubie prawi morały. To jest jej kanał. Bardzo polecam. Super sprawa. I po swojemu trochę to przeinaczyłam. Więc na czym to wszystko ma polegać? Ma to polegać, że zaczynamy robić dobro, dobre uczynki, szerzyć dobro, koncentrować się na robieniu tego dobra. I ma to być takie właśnie zaraźliwe dobro. Mamy wpływać pozytywnie na innych ludzi, to już nie jest od nas zależne, no ale jak będziemy robić dobro, no to muszą się inni tym pozarażać. Zamiast skupiać się właśnie na negatywności życia gdzieś, na jakichś zmartwieniach, na rzeczach, których nie możemy zmienić, na narzekaniu na to, co nie możemy zmienić, jak nasze życie jest może mniej czy bardziej beznadziejne. Więc na tym to ma polegać, że wybieramy tą drogę robienia dobra i mamy to szerzyć. Zacząć od siebie, swoich rodzin, swoich przyjaciół, swoich znajomych. No i mam nadzieję, że to się rozejdzie w jeszcze więcej i bardziej. No to dzisiaj zaczynamy robienie dobrych uczynków, cokolwiek. A robisz je codziennie, w każdym momencie pewnie, mniej czy bardziej świadomie. Może komuś pomogłeś zakupami gdzieś, na parkingu zwolniłeś komuś miejsca, albo jak się włączałeś gdzieś, to może kogoś puściłeś przed sobą i tak ci było później fajnie z tym. No takie to jest w ogóle takie trochę egoistyczne, nie? Że tak się czujemy dobrze z tym później nam właśnie, jak coś dobrego zrobimy. Ale to nie ma nic wspólnego chyba z egoizmem, to bardziej jest takie poczucie, że zrobiło się dobrze i ma się takie sumienie aż ciepłe, tak sobie to nazwę. Więc dzisiaj podejmij świadomy wybór. Twoja odpowiedzialność w tym jest, że robisz dobro, świadomie. I zobacz, co się będzie dalej działo. I zarażajmy się wzajemnie tym dobrem. I to tyle. To tyle. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć.